Najstarszy zabytek Katowic, pochodzący prawdopodobnie z XVI wieku, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Parku Kościuszki zostanie zmodernizowany. Właśnie został ogłoszony przetarg na projekt i wykonanie prac. W planach jest też remont dzwonnicy, ogrodzenia i otoczenia świątyni, ale wiele będzie zależeć od finansowych oczekiwań potencjalnych wykonawców. Karolina Komada. Kościół świętego Michała do stolicy województwa przyjechał rozłożony w trzech wagonach z miejscowości Syrynia. Odkąd został oficjalnie otwarty w czerwcu 1939 roku, stał się nieodłącznym elementem Parku Kościuszki. W latach 70., w latach 80. było to miejsce spotkań Solidarności, ale też miejsce spotkań ludzi, którzy byli oburzeni postawą władz w stosunku do zabitych górników z kopalni Wujek. I tam właśnie też organizowano takie wiece, tam się ludzie spotykali. Modlili. Mieszkańcom Katowic służy do teraz, ale już tylko jako miejsce kultu religijnego. Jednak na kilkanaście miesięcy kościół zostanie wyłączony z użytku. Powodem jest remont. Ostatnie prace konserwatorskie odbyły się w świątyni w latach 70. XX wieku. Stąd też konieczność rewitalizacji samego obiektu, dzwonnicy i otoczenia. W ramach tego przetargu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac takich właśnie rewitalizacyjnych dotyczących samego kościoła. Chodzi o wymianę pokrycia dachu, renowację konstrukcji całego obiektu, impregnację drewna, tych konstrukcyjnych elementów drewnianych, z których ten kościół jest zbudowany, pozbycie się ewentualnych owadów, które mogą w tym drewnie żyć, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji przeciwpożarowej. Od 1971 roku cały zespół kościelny wpisany jest do rejestru zabytków. To oznacza, że wszelkie prace na tym terenie można wykonywać tylko za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt jest pod opieką Muzeum Historii Katowic. Powstał prawdopodobnie w XVI wieku, bo 1510 rok, tak datuje się budowę tego kościółka w Syrynii. No i przechodził wiele różnych przebudów. Jeszcze tam na miejscu, na początku był to tylko budynek kościoła składający się z prezbiterium i nawy. W XVII wieku dodano jeszcze do niego tak zwane soboty, które otaczały cały ten kościółek. Rewitalizacja obiektu ma zostać wykonana z dofinansowaniem z rządowego programu odbudowy zabytków. Jej koszty mogą sięgać nawet kilku milionów złotych. Oferty w przetargu można składać do 11 lipca. Na wykonanie prac wybrana firma będzie miała 13 miesięcy.